Adam przygotowuje się do odpalenia silnika. Spuszcza z baku stare paliwo. Nawet bardzo nie śmierdzi. Mam zamontowany noworocząd, ale żeby uruchomić silnik, zaleję bak świeżym paliwem. Po drodze zamontuję nowy filtr paliwa, nowe świece, akumulator, filtr powietrza, olej. No i spróbujemy go warknąć. Mam nadzieję, że odpali. Ale cieknie. Zawsze się musi w rękaw nalać. Właściciel auta, Eliasz, kupił tę Toyotę w ciemno. Nie ma pewności, czy silnik odpali. Być może uległ awarii i to było powodem odstawienia auta na kołki. Za chwilę się przekonamy. No dobra, nie będę mocno skręcał, jakby coś się wydarzyło. Wszystko jest na miejscu, podpięte. Kręcimy, Kuba, do środka. No jestem ciekawy, jak to zagada. To były bardzo dobre silniki, naprawdę bardzo dobre silniki. Masz kluczyki gdzieś? Wiesz co, pewnie są wyjęte, żebyś nie zatrzasnął. Na wózku powinny być. Podczas wymiany akumulatora kluczyki trzymajcie na zewnątrz samochodu, ponieważ jest ryzyko, że podczas podłączenia zatrzaśnie się centralny zamek i wtedy trzeba będzie dobierać się do samochodu w inny sposób. Masz kluczyki? Już masz. Mam. Próbujemy. Uwaga, kręcę. Dawaj. Poczekaj. Ma chęć. Nie napompował się jeszcze filtr paliwa, bo jest nowy. Spróbuj parę za kluczykiem przekręcić, może pompka ruszy go. Wiesz co, wydaje mi się, że tutaj po rozruszniku pompka chodzi, bo po włączeniu... Nie słychać teraz? Tak, nic jej nie słychać. No właśnie, są takie samochody, gdzie paliwo dopiero jest podawane w momencie, gdy kręcimy rozrusznikiem. I tak jest w tym przypadku. Nie słyszę pompki, ale prawdopodobnie jak już chodzi rozrusznik, to automatycznie uruchamia się pompa paliwa i pompuje. Próbuję pokręcić, on powinien za chwilkę nam się odpowietrzyć i dać się uruchomić. No uważaj, kręcę. Chodzi bardzo dziwnie, bardzo, bardzo dziwnie. To jakby pracował na max dwóch cylindrach, a pozostałe cztery jeszcze martwe. Ciśnienie jest za małe. Spróbuję jeszcze raz. Może być, że ciśnienie za małe. No nie jest to ładny dźwięk silnika, ale jakieś oznaki życia są, więc jest szansa na odpalenie. Próbujemy jeszcze raz. Uwaga. To ma 31 lat, a z tego 20 stało, zaczyna powolutku pracować. Poczekam, aż się olej rozprowadzi po całej magistrali. No i zobaczymy, jak będzie chodził. Jeszcze kuleje, ale słychać tą rzędową szóstkę. No to jest piękny dźwięk silnika, naprawdę. Uwielbiam 6-cylindrowe silniki rzędowe. Delikatnie kuleje, ale bym dał mu czas, żeby się nagrzał, przepalił to, co się zebrało oczywiście i na zaworach, i gdzieś na wydechu pewnie. Już ładnie chodzi. Już poszedł na wszystko. Ustabilizował się. No i co? Szklankę można z wodą stawiać.